Co to za dziwny hałas? Pepo, George'u, już! Wracajcie szybko do domu! Mamo, słyszałam głośny grzmot! To piorun, Pepo. Zaczyna się burza z piorunami i będzie padał deszcz. Szybko, do domu, zanim zacznie lać. Och, bez paniki. Chmury deszczowe są jeszcze daleko. Niebo robi się coraz ciemniejsze. Zbliża się burza. Pepo, George'u, zabraliście wszystkie zabawki z ogrodu? Dinozaur! Tak, pan dinozaur jest bezpieczny. O! Teddy, zostawiłam Teddy'ego w ogrodzie. Zmoknie! Nie martw się, Pepo. Tatuś uratuje Teddy'ego. Lepiej się pośpiesz, tato świnko. Zaraz się zacznie ulewa. Bardzo dobrze. Znam się na burzach. Jeszcze długo nie będzie padać. Ach. Tak jak myślałem. Nie prędko zacznie padać. Och, Teddy! Cały przemógł. Tak, biedny Teddy. Wysuszmy go. Biedny Teddy. Proszę bardzo, Teddy suchy. A co z biednym tatusiem? Ja też przemokłem. O, wybacz, tato świnko. Zaraz cię wysuszymy. No i już, tato świnko, znowu suchutki. Deszcz wpada do domu. Podłoga nam moknie. Ojej, co zrobimy, tato świnko? Spokojnie. Dzisiaj pada deszcz, dlatego Pepa i George nie mogą się bawić na dworze. Tato, przestało padać. Czy możemy wyjść? Haha, dobrze, biegnijcie, dzieci. Pepa uwielbia skakać w kałużach. Uwielbiam kałuże. Pepo, jeżeli chcesz wskakiwać w kałuże, musisz założyć kalosze. Dobrze, mamo. George też lubi skakać w kałużach. George, jeżeli wskakujesz do kałuży, musisz założyć kalosze. Pepa lubi opiekować się swoim młodszym braciszkiem George'em. George, poszukajmy większych kałuż. Pepa i George świetnie się bawią. Pepa znalazła małą kałużę. George wskoczył do ogromnej kałuży. Spójrz, George, tam jest naprawdę wielka kałuża. George chce pierwszy wskoczyć do kałuży. Stój, George! Muszę sprawdzić, czy tu jest bezpiecznie. Dobrze, możesz tu wskoczyć. Tato świnko, czy wiesz, dokąd idziesz? Oczywiście, że wiem. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek znajdziemy nasz dom. Znajdziemy na pewno, Pepo. Jesteśmy w naszym ogródku. O, widzę kaczki. Witam, pani kaczko. Nie może pani znaleźć swojego domu? My też nie. Wiem, gdzie jest nasz dom. Zaraz tam dojdziemy. Do zobaczenia, kaczki. Powodzenia w szukaniu stawu. Oj! O!
Tata świnka znalazł staw. Udało się. Tak, odnalazłem staw. Tato, pani kaczka jest ci bardzo wdzięczna. Nie ma za co, pani kaczko. Tak, szukamy naszego domu. Jestem pewien, że to tam. Halo? Czy słyszeliście coś? Tak, wydaje mi się, że ktoś powiedział... Halo? To mama królik z Rebeką i Richardem. Witaj, Pepo. Zgubiliśmy się. Witaj, Rebeko. Też się zgubiliśmy. Chcieliśmy pójść na plac zabaw. To tak jak my, ale zabłądziliśmy w gęstej mgle. Wracajmy do domu. Tam poczekamy, aż mgła opadnie. Tato świnko, czy na pewno dobrze idziemy? Ależ tak, oczywiście. Tędy. Tato świnko! Aha, to nasza mała górka. Zaraz dojdziemy. Hurra! Nasz dom powinien być gdzieś tu. O! Tata świnka znalazł drabinę. To dziwne. Przecież nie mieliśmy drabiny w ogrodzie. Cała rodzina Pepy zajada spaghetti. Przepyszne. Dostanę jeszcze trochę? Tato świnko, dostałeś już 3 dokładki. Jedzenie dodaje energii. A ja potrzebuję energii do biegu. Przede wszystkim powinieneś ćwiczyć bieganie. A może dzisiaj poćwiczę jedzenie, a bieganie będę ćwiczył jutro. Nie, tatusiu. Musisz poćwiczyć bieganie natychmiast. Chodź, tatusiu. Ścigajmy się. To łatwe. Łatwo zbiega się z górki. Trudniej wbiega się pod górkę. Wiecie, chyba nie powinienem jeść tyle spaghetti. Nadszedł dzień biegów. Madam Gazela pokazuje, jaką trasę powinien przebiec tata świnka. Jeżeli tata świnka dobiegnie tutaj... Do supermarketu! Potem tutaj... Do warsztatu mojego dziadka. A potem aż na szczyt wzgórza. Do zamku wiatrów. Zgromadzimy wystarczającą ilość pieniędzy. No to zaraz to zrobię. Do biegu gotowy start! Meta! Możemy iść na piknik. Głupta, statuś. To tylko rysunek. Tak, teraz musisz dobiec do prawdziwego zamku wiatrów. Do biegu gotowy start. Biegnij, tato świnko, uda ci się! Dalej, autobusiku, uda ci się! Wycieczkowy autobus dojechał do zamku wiatrów. Teraz wszyscy mogą cieszyć się piknikiem. Wody! Wody! Jaki piękny, ciepły dzień. Odpoczywamy, a jednocześnie zarabiamy pieniądze. Wody. Mama owca i Suzy przyszły zabrać Pepę do przedszkola. Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Pa, bawcie się dobrze. Pa, pa, mamusiu. Pracuj ciężko. Pani owco, czy pani dzisiaj będzie ciężko pracowała? Będę dzisiaj bardzo ciężko pracowała. Idę na siłownię. A co się robi na siłowni? Biega, skacze i ćwiczy. Mamo, to nie jest praca, to zabawa. Pepa i Suzy dotarły do przedszkola. Witajcie wszyscy! Witaj, Pepo! Witaj, Suzy! Cisza, dzieci. Dzisiaj będziemy się bawili w sklep. Kto chce być ekspedientem? Ja! Pepa i Suzy mogą być ekspedientkami, a wszyscy inni będą klientami. Pepa i Suzy będą prowadzić wymyślony sklep. No to co będziemy robić, Pepo? Ja będę przyjmować pieniądze, a ty możesz podawać klientom zakupy. Dobrze. Pierwszym klientem jest dany pies. Witajcie, drogie panie. Witaj, panie psie.
Chciałbym kupić paczkę herbatników. Suzy, mamy herbatniki? Nie, ale mamy zabawkę telefon. A ile kosztuje telefon? Za telefon płaci pan 100 funtów. Dziękuję. Kto następny? Nie. Ja. Dzień dobry, Pepo. Czy dostanę świeże pieczywo? Nie, ale może pan kupić zabawkę domek. Czy życzy pan sobie torebkę na zakupy? Tak, poproszę. Bardzo proszę, płaci pan 1 funta. Ojej, niestety nie mam tyle pieniędzy. To nic, zapłaci pan następnym razem. Och, ależ to ciężka praca. Tak. Jesteś bardzo hałaśliwą małą kukułką, George'u. Spójrzcie, zaraz coś będzie się działo. Jej! Głuptas, George, przegapiłeś kukułkę. Kukułka była naprawdę bardzo fajna. Robiła kuku, a ty ją przegapiłeś. Nie przejmuj się, George. Przyjrzysz się kukułce następnym Musisz razem. Musisz poczekać. Kukułka pojawia się raz na godzinę. Czekanie jest nudne. Chodź, George, pobawimy się w ogrodzie. George nie chce bawić się w ogrodzie. Chce czekać na kukułkę. Jest prawie 10. George czekał na kukułkę całą godzinę. George, chodź się pobawić. Pan dinozaur też chce, żebyś się pobawił. Dinozaur! George znowu przegapił kukułkę. Nie martw się. Biegnij pobawić się w ogrodzie, a ja cię zawołam, kiedy kukułka będzie wychodzić. Łap go, George! Jest już prawie 11. George'u! Czas zobaczyć kukułkę. Szybko, George! Bo znowu przegapisz kukułkę. George biegnie szybciej niż kiedykolwiek. George, widziałeś kukułkę? Kuku, kuku! Peppa i George lubią bawić się w kukułki. Nadszedł czas podwieczorku. Mama Świnka ma dla wszystkich niespodziankę. Dzisiaj jest dzień naleśników. Naleśniki przepyszne. Aha! Uwielbiam naleśniki. Wszyscy lubią naleśniki. Jestem ekspertem w podrzucaniu naleśników, możecie wierzyć. Na pewno, tato Świnko. Ostatnio się zezłościłeś, jak ci upadł naleśnik na podłogę. Wcale się nie zezłościłem. Miałem tylko kłopot z patelnią. Mamo, czy my też możemy zrobić naleśniki? Tak, pomożecie zrobić ciasto. Najpierw wsypuję mąkę do garnka. Teraz dodaję jajka. Teraz mleko. I wszystko dokładnie mieszam. Mogę pomieszać, mamo? Tak, oczywiście, Pepo. Peppa uwielbia mieszać. George też chce pomieszać. Nie, George, nie tak. Dobrze, dość tego mieszania. Usiądźcie przy stole, a ja usmażę naleśniki. Mama Świnka przerzuca naleśniki. Hurra! Podrzucaj wyżej, Mamo Świnko. Pokażesz nam jak, gdy będziesz przerzucał swoje naleśniki. Pierwszy naleśnik jest dla George'a. Mama Świnka polała syropem naleśnik George'a. Przepyszne. Ten naleśnik jest dla Pepy. Hurra! A
A gdzie jest jedzenie? Myślę, że powinno stać tutaj. Oj! To nie jest jedzenie. W takim razie tutaj. To też nie jest jedzenie. Tutaj wszystko jest nie tam, gdzie być powinno. Jej, telewizor! Tata świnka nie może znaleźć prowiantu. To nieprawdopodobne. Gdyby to była moja kuchnia, to jedzenie byłoby... tutaj. O, brawo, Peppo. Peppa znalazła jedzenie. Przepyszne. O, płyną kaczki. Witam, pani kaczko. Chcesz troszkę chleba? Peppa i George uwielbiają karmić kaczki chlebem. Uwaga, przed nami suwary. Spokojnie, łódka dziadka bez trudu przepłynie. Utknęliśmy? Nie, możemy wycofać. Utknęliśmy? Tak. Ojej, łódka dziadka świnki utknęła na mieliźnie. Muszę ją troszeczkę popchnąć. Bądź ostrożny, tato świnko. Wiem, co mam robić. Kiedy powiem już, włącz silnik. Tak jest, kapitanie, tatusiu świnko. Już! Tata świnka wypchnął łódkę z mielizny. Hurra! Już, tato, wracaj na łódkę. O nie, tata świnka nie zdążył. Płyń szybciej, tatusiu. Zatrzymaj silnik. Co powiedział? Zatrzymaj silnik. Tatuś powiedział, zatrzymaj silnik. O. W porządku, tatusiu świnko? Tak, w porządku. Ale wracajmy do domu, zanim spotkają nas kolejne przygody. Tak jest, kapitanie, tato świnko. Zanim pojedziemy, musimy sprzątnąć samochód. O, oczywiście, mamo świnko. Mamo, możemy pomóc w sprzątaniu samochodu? Tak, oczywiście. Hurra! Tata świnka przygotował ciepłą wodę z mydłem do umycia samochodu. Tata świnka myje dach. Mama świnka myje maskę samochodu. Peppa myje drzwi. George chce umyć okna. Ale jest za mało. Biedactwo, pomogę ci. Ojej, George upuścił gąbkę w błoto. George, od nowa brudzisz umyty samochód. Zmyję to błoto. Peppo, nie używaj brudnej wody. Ojej, Peppa oblała brudną wodą cały samochód. O! Cóż, trudno. Zmyjemy to wężem ogrodowym. Tak, tak. Mogę trzymać węża? Peppa trzyma węża, a tata świnka odkręca wodę. O, nic nie leci. Wow! Peppo, stop! Wybacz, mamo. O, tato świnko, proszę zakręć wodę. Teraz przypatrzcie się im i spróbujcie to wszystko zapamiętać. Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zapamiętaliście już? Tak. Dobrze. Teraz musicie na chwilkę wyjść z pokoju. Wrócicie, gdy przygotuję. Tatuś chyba teraz wchodzi na piętro. A teraz znowu schodzi na dół. Gotowe. Możecie już wejść do środka. Na stole brakuje jednej rzeczy. Wiecie której? Pan dinozaur jest. Mała rybka też. Pajac. To czego brakuje? Teddy'ego. Zgadza się. Teddy zniknął. Zgadliście, Peppo i George'u. To było dla nas bardzo łatwe, bo jesteśmy detektywami. O?
Ale to tylko połowa zagadki. Gdzie w takim razie jest Teddy? O, nie wiemy. Co to takiego jest na podłodze? To okruszki ciasta. Dzięki szkłu powiększającemu małe okruszki widać doskonale. Ciekawe, czy twój Teddy lubi jeść ciasto. Okruszki prowadzą nas na schody. Teddy bardzo lubi jeść ciasto. Okruszki prowadzą do sypialni George'a i Pepy. O, dalej nie ma okruszków. Jak znajdziemy Teddy'ego? Zadawajcie mi pytania, a ja będę odpowiadał tylko tak lub nie. Dobrze. Czy Teddy jest w tym pokoju? Tak. Czy Teddy jest w łóżku George'a? Nie. Czy Teddy jest gdzieś wysoko? Tak. Teddy jest w moim łóżku. Hurra! Zagadka została rozwiązana. Nadal chcesz być detektywem, gdy dorośniesz, Peppo? Praca detektywa jest bardzo trudna. Wielkie nieba! Delfina ma taką ogromną walizę? Tak, delfina zabrała ze sobą tylko trochę niezbędnych rzeczy, takich, których tu nie macie. Ser, chleb, pomidory, wodę. Au revoir, delfin. Przyjadę po ciebie jutro wieczorem. Gdzie mam położyć bagaż delfiny? W moim pokoju. Przecież będziemy mieszkały razem. Ten bagaż jest tylko na jednodniowy pobyt? O tak. Dlatego spakowałam tylko swój najmniejszy kuferek. No, delfina przyjechała tu poćwiczyć angielski. Wszyscy musimy jej w tym pomóc. Tak, mamusiu. Muszę państwa przeprosić, że nie najlepiej mówię po angielsku. Mówisz całkiem nieźle. Bardzo pan miły. Mam kłopoty z angielską gramatyką. Czy może mi pan pomóc? Oczywiście. Jestem ekspertem od gramatyki. Słucham cię. Jaką formę mają angielskie bezokoleczniki nieregularne, jeśli są w czasie przeszłym? Zrobiło się bardzo późno. Gdzie pościelimy łóżko dla delfiny? Mamo, mamo! Czy delfina może spać ze mną? Weźmiemy dwie poduszki. Doskonały pomysł. Peppa i delfina położyły się do łóżka. Pa, dzieci. Pora spać. Jutro będzie męczący dzień. Delfina pójdzie z tobą do przedszkola. Jej! Dorme bien. Dorme bien? To po francusku śpijcie dobrze. Wcale nie jestem śpiąca. Zaśpiewajmy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Tak! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, matine, matine. Francuska kołysanka delfiny uśpiła wszystkich. O, tak! Opowiem ci o pięknej księżniczce Pepie i Sir George'u. I o kucharzu, który robi najsmaczniejsze torty. Mama, tata i dziadek Świnka wciąż czekają na kolację. Zobaczę, co zatrzymało babcię Świnkę. Chcę jeszcze jedną bajkę. Niegrzeczna babcia Świnka. Miałaś ich nie budzić. Obiecuję, że uśniemy, jeżeli dziadek Świnka dokończy bajeczkę. Znam świetne zakończenie bajki, babciu Świnko. Możesz zejść na dół, a ja zaraz przyjdę. Jest chłopiec z łodygą fasoli, piękna księżniczka, odważny rycerz i kucharz, który robi pyszne jedzenie. Tak, po zjedzeniu pysznej kolacji wszyscy poszli spać. I koniec. Ale szybko wstali, bo zjawił się czarodziej. Czarodziej? Tak, czarodziej. I dał wielkie przedstawienie magicznych sztuczek. A, no i? Potem zjawił się okropny smok. Babcia, mama i tata Świnka wciąż nie mogą zjeść kolacji. Ta bajeczka wydaje się nie mieć końca. Jestem ekspertem od bajeczek na dobranoc. Bardzo szybko ich uśpię. Peppo, George'u, marsz do łóżek. Ale dziadek nie skończył opowiadać nam bajeczki, tatusiu. Ja dokończę opowiadanie.
Będę na dole za minutę. No tak! Jest chłopiec, fasola, zamek, piękna księżniczka, dzielny rycerz, kucharz, czarodziej i bardzo groźny smok. No i bardzo głodny król. Wszyscy zjedli pyszny obiad i żyli długo i szczęśliwie. Koniec. George, dmuchałeś trochę za słabo. Wiem, jak nauczyć George'a robić bańki. Umocz patyczek w płynie, unieś do góry i machaj wokoło. Bąbelki! Jak będziesz biegał, będą większe. Czekajcie na mnie! George świetnie się bawi, puszczając bańki, a Peppa rozbijając je. Uwielbiam bańki! Ojej, skończył się płyn do puszczania baniek. Tato! Mamo! Skończył się płyn bąbelkowy! Nie martw się, Peppo, mam pewien pomysł. Mamo Świnko, przynieś mi proszę wiadro. Tak, tato Świnko. Peppo, przynieś mydło. Tak, tato Świnko. George'u, znajdź moją rakietę tenisową. Wiadro, mydło, rakieta do tenisa. Co tatuś Świnka kombinuje? Najpierw bierzemy wodę. Teraz mydło. A teraz poproszę rakietę. Dziękuję. Teraz patrzcie. Tata Świnka zrobił ogromną bańkę. Biegnijcie wszyscy. Ostrożnie, tato Świnko, nie poślizgnij się. Nic mi się nie sta. Beton to bardzo pożyteczny materiał. Jest on mieszanką piasku, wody i chemicznych dodatków. Rozdział pierwszy. Piasek. Peppa, George i mama zasnęli. Nadszedł ranek. Peppa z rodziną pojechała do biblioteki. Jej! Jak to dużo książek! Cii, Peppo, w bibliotece nie wolno hałasować. Dlaczego? Tu wszyscy przychodzą poczytać i nie wolno im przeszkadzać. Kto następny? Pani Królik jest bibliotekarką. Witaj, mamo Świnko. Zwracasz te książki? Tak, pani Królik. W porządku. Dlaczego komputer piszczy? Komputer sprawdza, czy nie trzymaliście którejś z książek za długo. Tę książkę trzymałem chyba zbyt długo. Aha, nie martw się, tato Świnko. Nie może być tak źle. Jej! Tato Świnko! Miałeś tę książkę przez 10 lat! Niegrzeczny tatuś! Bardzo przepraszam. Dobrze, że oddałeś. Teraz możesz wypożyczyć następną. Pani Królik! Czy ja i George też możemy wypożyczyć książkę? Tak, właśnie tutaj jest dział dla dzieci. Ojej! Wróżki, kwiatki, ładne sukienki. Witaj, Peppo. Och, witaj, Dany. Ja wypożyczam książkę o piłce nożnej. Me! Witaj, Peppo. Witaj, Suzy. Wypożyczyłam książkę o pielęgniarkach. George wybrał książkę o dinozaurach. Dinosaur! No! Zobaczcie! Znalazłem dalsze przygody w świecie betonu. Nadjechał Dany pies z dziadkiem. Witaj, Peppo. Witaj, Dany. Zgubiliśmy się. Jak to? Nawigacja nie działa? Nawigacja? Prowadzisz bardzo nowoczesny samochód, który ma wiele udogodnień. Nawigację włącza się tutaj. O!
Witajcie w samochodzie przyszłości. A, to to uruchamiamy tym przyciskiem. Gdzie dzisiaj jedziemy? Auto kempingowe? Mówi! Sprytne, prawda? Nawigacja pomoże wam znaleźć drogę! A skąd będzie wiedziała, dokąd chcemy jechać? Powiecie jej! O, witaj w samochodzie kempingowy! Witaj! Jedziemy na wakacje. Powiesz nam, jak jechać? Kontynuujcie jazdę prosto tą drogą. Dziękujemy za pomoc, dziadku psie. Nie ma za co! Udanych wakacji! Jedziemy na wakacje, tata wiezie nas! Niebezpieczeństwo. Uwaga, niski poziom oleju. Co to jest olej? Olej sprawia, że silnik dobrze pracuje. Czy olej nam się zaraz skończy? Nie, takie komunikaty pojawiają się dużo wcześniej. Brak oleju. Ojejku! Na szczęście zabrałem zapasową puszkę oleju. Doskonale, tato Świnko. Teraz po prostu dolejemy oleju do naszego silnika i... O! Co się stało? Niczego tu nie ma. Nasz silnik zniknął. To mama owca i Suzy. Witaj, Suzy. Witaj, Pepo. Wiecie, zgubiliśmy silnik. Zgubiliście silnik? Tak. Pod maską jest zupełnie pusto. Chciałabym pomóc, ale kompletnie się nie znam na silnikach. Może to niemądre, ale to wygląda jak silnik. Ach tak. Bardzo dziękuję, mamo owco. Witam wszystkich. Muszę uciekać. Mam dzisiaj mnóstwo śmieci. Pa! Pa! Pan Byk opróżnił nasze kubły na śmieci. Dobrze, posprzątajmy teraz po śniadaniu. Możemy pomóc, mamo? Tak, możecie. Wyrzućmy puste butelki do kosza. Pepo, stój! Słucham? Nie wkładamy butelek do kosza na śmieci. Można je przetworzyć. Co to znaczy? Wszystkie rzeczy, których nie możemy użyć, wrzucamy do kosza, który zabiera pan Byk. A rzeczy, które można użyć ponownie, wkładamy do tych pojemników. Czerwone pudełko jest na papier, niebieskie na puszki, a zielone na butelki. Pepo, masz w rękach butelkę, to do którego pojemnika ją wrzucisz? Do zielonego. Tak. Zabawne. Teraz kolej George'a. Czy w czerwonym pojemniku są gazety? George chce wyrzucić gazetę tatusia Świnki. Jeszcze nie skończyłem czytać dzisiejszej gazety, George. Zabierzesz ją za minutę. No dobrze. Trzymaj, George. Gazety wyrzucamy do czerwonego pojemnika. Zebraliśmy już tyle rzeczy, że możemy iść do Centrum Segregowania Śmieci. Hurra! Jedźmy! Mama Świnka ma butelki. Pepa puszki. A George gazety. Czy wszyscy są gotowi? Tak, tato Świnko! No to w drogę! Spójrz, George! Ile kałuż z błotkiem! Pepa i George zakładają buty. Mają zamiar skakać w kałużach z błotkiem. Pepa uwielbia skakać w błotnych kałużach. George też lubi skakać w błotnych kałużach. Spójrz! Największa kałuża na świecie! Jaka olbrzymia kałuża! Pepa! George! Kąpiel! Tato, mamo! Znaleźliśmy największą błotną kałużę na świecie! Właśnie to widzę! Już, do wanny! O! Nie moglibyśmy się jeszcze chwilkę pobawić? Nie, czas na kąpiel! Czy
Czy ty i George nie jesteście śpiący? Nie, tato. Nie jesteśmy ani troszeczkę śpiący. Peppa i George nie są śpiący, ale ja bardzo. Ja też. Przed pójściem spać Peppa i George biorą kąpiel. Peppa lubi chlapać wodą. George też lubi chlapać. Peppa i George lubią rozchlapywać wodę. Koniec tego pluskania. Wytrzyjcie się i wskakujcie w piżamy. Och, czy nie moglibyśmy zostać w wannie troszeczkę dłużej? Kąpiel skończona. Pora umyć ząbki. Przed pójściem do łóżka Peppa i George myją zęby. Dobrze, dosyć szczotkowania. Do łóżek. Myślę, że nasze ząbki potrzebują więcej szczotkowania. Gdy położycie się do łóżeczka, tatuś Świnka przeczyta wam bajkę. Hurra! Hej, idziemy! Peppa, George, czy chcecie nakarmić kury? Tak, babciu, bardzo. Hej, kureczki, jedźcie! O, czy to jest domek dla kur? Tak, to jest kurnik. Tutaj kurki znoszą jajka. Jajka? Czy mogę zobaczyć te jajka? Nie teraz, na razie nie ma tu jajek. O. Peppa i George szykują się do snu w domu dziadka i babci. Powiedz, babciu, kiedy będę mogła zobaczyć jajka? Myślę, że rano, Peppo. Skąd będę wiedziała, że jest rano? Neville nam powie. A teraz śpijcie. Dobranoc, babciu. Nadszedł ranek. To Neville! Dziękujemy, że nas obudziłeś, Neville'u. Dzień dobry, Jamajmo, Saro i Vanesso. Czy macie dla nas jajka? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery jajka, babciu. Dzisiaj na śniadanie zjemy jajka. Dziękujemy, Jamajmo, Saro i Vanesso. Jajka na miękko gotowe. Hurra! Pyszne. Babciu, twoje kurki znoszą pyszne jajka. Tak, to dlatego, że jedzą pyszną kukurydzę. No i moją sałatę. Peppo, pokaż, co masz na drugie śniadanie. Czerwone jabłko. Ja mam zielone jabłko. Zamieńmy się. Dobrze? Peppo, Suzy, co wy robicie? Suzy poprosiła, żebym otworzyła pudełko. Peppa poprosiła, żebyśmy się zamieniły. No dobrze, ale proszę, zostawcie sobie coś do jedzenia na piknik. Tak, pani Gazelo. Tak, pani Gazelo. Autobus podjeżdża pod górę. Górska droga jest bardzo kręta i stroma. Dalej, autobusiku, dasz radę! Dalej, autobusiku! Hurra! Peppa z przyjaciółmi dotarli na szczyt góry. Co za widok! Jej! 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 Kto to powiedział? To twoje echo. Co to jest echo? Echo powstaje wtedy, jeżeli powiesz w górach coś bardzo głośno. O tak. Hello, hello. Yo. Echo jest wspaniałe. Pora na piknik! Peppa uwielbia pikniki. Wszyscy uwielbiają pikniki. A gdzie są kaczki? Zawsze przychodzą, kiedy urządzamy piknik. Peppo, głuptasie, kaczki nie mieszkają na szczytach gór. O,
Witaj, pani kaczko. Chcesz trochę chleba? Kaczki są dzisiaj bardzo zadowolone. Dostaną dużo chleba. Kaczki jedzą za szybko. A to co? To jest nasz strych. Wow, ile tu rzeczy. Tak, jest pełen starych rupieci. Peppa i George chcą nam pomóc w zrobieniu tu porządku. Dobrze, zacznijmy od wyrzucania tych pudeł. Aha, tylko nie te pudła. Czy są nam potrzebne? To mój statek w butelce. A to? To mój inny statek w butelce. A to? To wszystkie moje statki w butelkach. Są mi potrzebne. Och, przecież musimy coś wyrzucić. A może by tak to pudło? Nie, to kapelusze. Ojej, nie możemy zdecydować, co wyrzucić. Już wiem. Niech Peppa i George zdecydują. Dobrze. Ja zdecyduję tę starą skrzynkę. O nie, o, tylko nie tylko to. Tylko nie to. To nie jest jakaś tam zwykła stara skrzynka. To stary gramofon. Wow. A to była nasza ulubiona płyta. Możemy posłuchać? Tak. Ho, ho, nie słuchaliśmy jej od lat. Oho, to mi się podoba. Chodźcie, Peppa i George'u, zatańczymy. Mama świnka przyjechała odebrać Peppę i George'a. Halo? Gdzie jesteście? Mama świnka nie może nikogo znaleźć. Co to za hałas? Cześć, dziadku świnko. Jesteśmy w drodze. Powodzenia. Powodzenia! Dziadek świnka i papuga Poli strzegą skarbu. Niech czarny galeon mknie po falach i szybko wraca! Co to znaczy? Wszyscy do łodzi! Wszyscy do łodzi! Uwaga! Zakładamy kapoki! Na łodzi dziadka psa wszyscy muszą nosić kapoki. Do stóp, arbeczek. Mali piraci powinni już tu być. Czy masz ochotę na filiżankę herbaty? O, dziękuję, babciu świnko. Uwaga! Czy wszyscy gotowi? Panie kapitanie, koniecznie muszę pójść do toalety. Ja! Ja! I ja! Ja! I ja! Dlaczego ich jeszcze nie ma? Halo? Dziadek pies? Czy pokażecie się tutaj nareszcie? Tak, tak. Zaraz będziemy. Jak tylko zdołam zebrać całą załogę. Kotwica w górę! Płyniemy! Tak jest, kapitanie! Pirat, wielki plan, przemierza morski szlak, by zdobyć skarby złote i wolnym zawsze być. Widzę ląd! Dzielna drużyna dotarła do sadu dziadka świnki. Pamiętajcie, musicie zdobyć skarby i nie dać się złapać. Brawo, dzielni piraci! Proszę o ciszę. Tak, jestem pewien. W okolicy nie ma piratów. Nikt nie ukradnie mojego wspaniałego skarbu. Dzieci zdobyły złoto piratów. To monety czekoladowe. Wszyscy uwielbiają czekoladowe monety. Pan Ziemniak przyjechał na otwarcie centrum. Hej, witam wszystkich przyjaciół. To ja, wasz pan Ziemniak. Ura! Jej, pan Ziemniak jest ogromny. Nowe centrum sportowe jest otwarte. Wspaniale. Pamiętajcie, trzeba dużo ćwiczyć i jeść owoce i warzywa. Jakie owoce?
owoce powinniśmy jeść, panie ziemniaku? Jabłka, pomarańcze, marchew, pomidory. Ziemniaki? Czemu pan nie jest mały jak normalne ziemniaki? Dlatego, że on nie jest zwykłym ziemniakiem. On ma nogi. Normalne ziemniaki nie mają nóg. To jest super ziemniak! Wszyscy oglądamy twój program codziennie. Bardzo dobrze. Pamiętajcie, przysyłajcie rysunki. Dobrze! Pepa z przyjaciółmi jest w szkole. O, dzieci, dzisiaj będziemy malowali obrazki dla pana ziemniaka. Hurra! Ja namalowałem ananasa. Namalowałam marchewkę. Bardzo dobrze. Co ty namalowałaś, Emily? Groszek. Ślicznie, a ty, Pedro? Narysowałem super ziemniaka. O, ślicznie. A George namalował pięknego pomidora. Pepo, powiedz, co ty namalowałaś. Tatusia, jak ogląda telewizję. Och, świetnie. Dobrze, teraz włożymy obrazki do koperty, zaadresujemy i wyślemy do pana ziemniaka. Nadszedł ranek. Pora programu pana ziemniaka. Proszę, witajcie, drodzy przyjaciele. Rozpoczynamy program pana ziemniaka. Thank you.